Witamy bardzo serdecznie w 143. odcinku GNM Plus i razem z wami są Mateusz Zdanowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut. No i boję się trochę zapytać, ale w co ostatnio grałeś? Czemu się boisz zapytać? Co ja ostatnio grałem najwięcej w Monster Huntera 4 na 3DS-a. I co poza tym? Nie mogę sobie przypomnieć za bardzo. Z nowszych premier w każdym razie w nic szczególnego. Natomiast Monster Hunter 4 zawładnął moim życiem ostatnio. To jest w ogóle pierwsza odsłona serii, w jaką grałem. Coś chciałem zapytać. Nie, bo mamy jeden temat związany z The Order, więc jakby tam trochę ogarnąłeś tą kwestię, bo byłeś również na pokazie gry. Więc nie wiem, czy grałeś tam w to krótkie demko, które było? No z 5-6 minut tylko, bo to dosłownie było bardzo krótkie, więc... Więc dlatego się bałem zapytać, bo jakby to jest nasz po prostu jeden z pierwszych tematów tego odcinka. W co ja grałem? Dying Light kończyłem, więc to jest bardzo, bardzo dobra gra, bardzo miodna i gameplayowo, jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to... Zdobyłeś miecz Excalibur? Nie, czy wiesz, nie, jakoś nie mogłem go znaleźć. Powiedziałeś mi gdzie, ale jakby schodząc już na dół z tej wieży, kompletnie nie mogłem się połapać w tym mieście. Więc z góry patrząc, okej, mogę iść w tą stronę, ale tak to nie ogarniam już na ziemi. Znaczy ja bardziej. Też bez YouTube'a bym nie znalazł, nie? Bo to jest tak jednak sekretne trochę. No ale w każdym razie tak, zgadzam się, bardzo dobra gra, tylko ja jeszcze nie skończyłem, bo nie miałem czasu po prostu. Problematyczna w tej grze jest głównie lokalizacja na język polski, bo dubbing jest po prostu straszny. Napisowo bardzo fajnie, ale może nie byłbym tak wkurzony, gdyby nie wersja angielska, która też nie jest najwyższych lotów i tam ten udawany akcent taki arabski. To jest taki wschodnioarabski, właśnie dziwny tak, ten akcent. Chociaż niby miasto jest stylizowane na Rio de Janeiro, gdzieś czytałem. Co za bardzo nie zauważyłem. Może jeśli chodzi o te slumsy. No to też nie działa zbytnio fajnie. Plus mimika twarzy to jest tak jak trochę w starych grach. Chodzi tylko szczęka, reszta też dosyć sztywno. No i przerywniki filmowe to jest tylko zbliżanie się ekranu na twarz naszego NPC-a, więc nic wspaniałego. Więc twórcy tutaj się naprawdę nie wysilili, nie chciałbym powiedzieć, że nie postarali, ale się nie wysilili w tej kwestii, więc można za to... Zresztą możecie usłyszeć na audycji, która miała miejsce w środę ubiegłą, że za to odjąłem punkty, plus zakończenie jest tak bardzo otwarte, że trochę brakowało. No i co dalej? Dlaczego nie powiecie mi, co się dalej stało? Bo fabularne DLC może jakiś zobaczymy. No, wydaje mi się, chociaż... Techland. Myślałem, że będą bardziej uczciwi, jeśli to chodzi o tą kwestię. No i w nic więcej za bardzo już nie grałem. Zacząłem drugi odcinek Gry o Tron. Jest dobrze, jest zaskakująco, ale nadal czekam bardziej na Tales of the Borderlands, drugi odcinek. O którym nic nie widać i nie słychać niestety. No miało się pokazać zaraz po drugim odcinku Gry o Tron, ale żadnych informacji. Ja czekam z niecierpliwością. Ale może już przejdźmy do pierwszego tematu i właśnie zaczniemy od The Order 1886, bo internet zawrzał, że gra jest bardzo krótka, 5 godzin na 2 posiedzenia i w ogóle tragicznie, czy rzeczywiście... Dokładnie 5 godzin i 20 coś minut. Tak, czy rzeczywiście gry, które trwają tak krótko, powinny zasługiwać na tak wysoką cenę? No... To jest, zaraz, moment. Najpierw takie były główne zarzuty. Teraz powiedzmy, bo sam ten let's playowiec, bo to ogólnie ktoś zrobił let's playa, już dorwał wczesną kopię i on sam przyznał, że praktycznie się nie zatrzymywał. To nie był totalny speedrun jakiś, ale jednak mówił, że w ogóle nie szukał znajdziek ani jakichś dodatkowych broni czy czegoś, tylko po prostu parł do przodu cały czas. Więc 5,5 godziny, więc no, myślę, że normalni ludzie przejdą w 6-7. Myślę, że można tak założyć, nie? Chociaż no nie wiem, bo trudno powiedzieć, tak nie grając w ogóle. Ale w każdym razie tu też jest to właśnie ten problem długości gier, bo dla mnie jakby krótkie gry nie są złe, prawda? Ale problemem jest cena tutaj. I na przykład taki zaginięcie Ethana Cartera zajęło mi 5 godzin, jakieś z kawałkiem właśnie, ale kosztowało 20 euro, a nie 60. Więc no nie wiem, ja wiem, że to też nie jest wina deweloperów, prawda, że gra tyle kosztuje, na przykład taki The Order. No ale tym bardziej, że to był jakby projekt bardzo wysokobudżetowy, no bo to jest najładniejsza gra, jeśli chodzi o PlayStation 4 i Xbox One też można tu policzyć, bo nie ma ładniejszej w tym momencie. Więc na pewno tutaj bardzo dużo pracy i wysiłku poszło w to, jak to wygląda, jak to jest poprowadzone. To bardzo filmowa jest gra, przynajmniej z tego, co słyszeliśmy, bo my jeszcze nie graliśmy.
przynajmniej jeśli chodzi o pełną wersję. No to takie fragmenty, no to z tego możemy wywnioskować, że to jednak bardziej filmowość niż sama rozgrywka. Pierwsze skrzypce gra w The Order 1886 i faktycznie zrobić jakoś taką bardzo długą kampanię, która jest poprowadzona w bardzo filmowy sposób, jak gra, jak film akcji, jako gra akcji. To byłoby ciężko po prostu. Było ciężko i to są duże nakłady, więc rozumiem na przykład twórców, że trochę, nie wiem, czy oni to w końcu skomentowali, czy nie, bo się nie chcieli. Powiedzieli, że nie będą komentować, bo to według ich nieoficjalne źródła i po prostu tak unikali odpowiedzi. No, ale jakby się nie dziwię, no bo co mają powiedzieć? No o nich też, tak jak zauważyłeś, nie zależy, ile ta gra kosztuje. Ale z drugiej strony mamy takie gry jak Telltale, od Telltale Games, które są praktycznie filmami interaktywnymi, chociaż no tak, też tylko trochę właśnie tam tu przechodzimy też do tego, że tylko nie są tak jakby, jeśli chodzi o wizualia i technikalia, tak bardzo zaawansowane jak The Order. Tak, ale też mamy tu ten przypadek taki, że Telltale sami wydają swoje gry. Oni tak jakby są niezależni, prawda? A wszystkie te tytuły, które jednak są przy współpracy dużych wydawców, na przykład Evolve to też jest dobry przykład, bo to też tak naprawdę, czy ta gra jest warta tych 230 zł na konsolach nowej generacji, jak tam nie ma typowego singla, tak samo zresztą było z Titanfallem, prawda? Więc to jakby, wydaje mi się, że gdyby ci twórcy byli niezależni, to znaczy robili bez udziału tych wielkich wydawców, to tak naprawdę te gry kosztowałyby 40-30 dolarów, a nie 60. Więc to jest taka, ja dlatego nie lubię, wiesz, krytykować gier w takich jakby tak, no, po prostu otwarcie krytykować gry za długość i odejmować jej punkty, czy coś takiego. Bo to jest taka skomplikowana trochę sytuacja, chociaż jak najbardziej rozumiem, że no, jak ktoś wydaje te 230 zł i na jeden wieczór ma grę, to jest troszeczkę coś nie tak. No troszeczkę rozczarowanie, ale zawsze jest taka kwestia, że możemy przejść tą grę i sprzedać. Póki co jeszcze mamy taką możliwość na tej generacji konsol, no więc tak, no tak. Nie ma jakby takiej wielkiej tragedii, bo jeśli to jest jak gra, jest jak film, więc no przejdziemy, za bardzo dużo nie stracimy, bo nie ma jakby innych wątków, nie poeksplorujemy. Możemy po prostu jeszcze raz zacząć grę i przejść ją w taki sam sposób, chociaż lub poszukać tych znajdziek, ale to nie każdy lubi. Ja też zbytnio nie przepadam za tym, żeby się ślęczeć i lizać ściany, żeby znaleźć jakąś rzecz, ale są różni gracze. No może jakbym wydał te 250 czy 70 zł. Chciałbyś wyciągnąć 100% z gry, no tak. to możliwe, że tak, tym bardziej, że gra 5 godzin to może by mi nie było szkoda czasu, żeby przejść o dwa razy, ale faktycznie to jest problem i no, nie wiem za bardzo, co o tym sądzić, bo mnie to nie powinno obchodzić, ile ta gra kosztowała i dlaczego Sony musiało wydać tyle pieniędzy, żeby to tak poszło, ale z takiego punktu widzenia, no to ja po prostu chciałbym dostać to za mniejsze pieniądze, albo dostać więcej tej zawartości całej w tej grze, no bo to są duże pieniądze. No, może na zachodzie to trochę nie widać tego, bo zarobki większe i tak dalej, ale w Polsce to jakby no tak. Jedna piąta. U nas jest zdwojony jakby problem. Jedna czwarta, jedna piąta wynagrodzenia miesięcznego i przechodzisz grę w jeden dzień, no to faktycznie może mocno rozczarować. No, ale zobaczymy z ostatecznymi jakby ocenami tego, tej całej długości, zobaczymy, jak już zagramy w końcu. No miejmy nadzieję, że już na przykład w następnym plusie będziemy chociaż. No nie no, jak gra trwa 5 godzin, to na pewno przyjdziemy, zobaczymy, jeśli do nas dotrą kopie. Tak więc, no, czekamy na rozwój sytuacji i wypowiadajcie się w komentarzach, co o tym sądzicie. Może wy już gracie, dorwaliście w jakimś sklepie wcześniej, bo premiera gry w piątek plus pojawia się w czwartek, więc może dzień wcześniej zazwyczaj gry się jeszcze pojawiają w sklepach, więc powiedzcie, co o tym sądzicie, czy zagraliście i czy rzeczywiście gra jest taka krótka. My teraz przejdziemy do następnego tematu, który będzie związany z BioWare'em. Na targach E3 bodaj była zapowiedziana ta gra Shadow Realms, czyli taka gra sieciowa, kooperacyjna. Tak jest, w ogóle to ta gra zawsze budziła trochę wątpliwości, bo tak naprawdę oni nie wyjaśnili jasno nigdy, co to tak naprawdę było, chociaż jak już się wczytałeś tam w niektóre te zapowiedzi, teksty ludzi, którzy grali, to można już zrozumieć, to sens tej gry miał polegać na tym, że z grupą trzech znajomych po prostu pokonujesz kolejne lokacje, taka kooperacyjna strzelanina i gra akcji, bo to nie była typowa strzelanina jednak, a jeden z graczy, piąty, miał się wcielać w kogoś, kto jakby sterował
tą lokacją i nadzorował to, co się dzieje. Na przykład, wiesz, napuszczał potwory na tych innych graczy czterech. Coś takiego, jak było w grze Dungeonland, takiej małej, niezależnej. Jeżeli graliście, to wiecie, o co chodzi. Więc tak jakby czterech na jednego, ale ten jeden to nie był taki jakby potwór jak Wiwolf, tylko tak jakby mistrz gry, można chyba tak to powiedzieć, prawda? Że stwarzał problemy tej czwórce graczy. No i tak poza tym niewiele było wiadomo, czy to będzie miało taką normalną fabułę, niby miało mieć. Nie wiadomo było też, czy to ma być free to play w końcu, czy nie. I było bardzo dużo właśnie takich pytań tego typu. No i twórcy praktycznie od jesieni już nie wypowiadali się na temat tej gry w ogóle. Już pojawiły się plotki jakiś czas temu, że ta gra właśnie została anulowana i teraz w zeszłym tygodniu właśnie to potwierdzono, że Shadowlands po prostu się nie ukaże, a deweloperzy, którzy pracowali nad grą, zostali przeniesieni do innych projektów z uniwersum Dragon Age'a i Mass Effecta. No tutaj mam nawet wyjaśnienie. Zespół wykonał świetną pracę nad konceptem i usłyszeliśmy wiele konstruktywnych opinii od fanów podczas imprez i testów, ale teraz mamy inne projekty, którymi musimy się zająć wewnątrz rodziny BioWare. No, przynajmniej wiadomo, że się zbliżają dwie duże gry, Mass Effect i Star Wars The Old Republic? The Old Republic? Nie, nie, to rozwój, chodzi rozwój, o rozwój. Tak. No bo już mi się pomyliło z Battlefrontem, ale to DICE, nie BioWare. Znaczy, na pewno dobre jest to, że oni nie jakby, bo na pewno usłyszeli ten feedback graczy i po prostu pewnie doszli do wniosku, że faktycznie, że to... Nie no, dosyć sceptycznie, ja od razu podchodziłem do tej gry, bo to było zaprezentowane jako w czasach współczesnych miała się dziać ta rozgrywka, ale pomieszane z takim science fiction. Znaczy, sam ten setting... I też było widać mniej więcej, bo to były pokazane już, jak ta gra działa. Tak, były fragmenty rozgrywki. I to wyglądało dosyć dziwnie. No tak, też tak to wyglądało. Nie tego oczekujemy po BioWare, mi się wydaje. Dlatego to była taka, a nie inna reakcja graczy. Ja rozumiem, że twórcy chcieli tam poeksperymentować, ale jednak sporo już jest takich gier właśnie, że kooperacyjne, że tam sieciowe, a jednak BioWare chyba z tego wychodzi, że jednak chcą się skupić na tym, co umieją robić najlepiej, czy na singlowych RPGach. No i dobrze. Bo Old Republic jednak, mimo tego, że to jest bardzo bogata gra, no to jednak same problemy stwarza i jednak traci tych wszystkich graczy. Zaczęła z abonamentem, już abonamentu nie ma, a no tak, ale graczy nadal nie przybywa. Ale teraz ma się dobrze ta gra, właśnie dobrze jej to zrobiło, że przeszła na free to play jednak, bo cały czas są jakieś nowe duże dodatki, co roku co najmniej jeden duży wychodzi, więc no co im całkiem dobrze idzie. No ale mówię, dobrze też, że twórcy nie chcą ciągnąć czegoś, jeżeli wiesz, nie są pewni, że to na pewno jest to, co chcą zrobić i że wyjdzie fajnie, więc no nie wiem, ja nie żałuję w każdym razie, bo też chociaż sam setting, nie wiem czy kojarzysz taką gierkę Secret World, takie MMO, że też było niby w czasach współczesnych, tylko połączenie z jakimś tam fantazy, z mitologiami, to był taki setting, co jest całkiem fajny, ale po prostu mówię, nie przedstawili tego w jakiś interesujący sposób zupełnie, prawda? Szybko zapomnieliśmy w ogóle, że taką grę zapowiedzieli. No tak, no bo to było tak dosyć chaotycznie, no bo powiedziałem, będzie gra MMO od BioWare i będzie fajna, będzie w czasach współczesnych, będzie sci-fi, ale co się będzie tam robiło, jaka jest historia, fabuła tego uniwersum, no nic z tego za bardzo nie usłyszeliśmy. No ale czekamy na wasze komentarze, jak wy się zapatrujecie na tą sytuację, a my teraz może porozmawiamy pokrótce o New 3DS-ie, bo miałeś w swoich rękach, więc coś tam nam powiesz. Dotarł do ciebie New Nintendo 3DS. Jakie są twoje takie pierwsze wrażenia? A może już nie pierwsze, bo już długo podgrałeś. Już nie pierwsze. Po pierwsze, co za idiotyczna nazwa, naprawdę. Nintendo ma problem z nazwami, tak samo jak Wii U. Nazwali tę konsolę Wii U i ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, masa ludzi myślała, że wiesz, że kupuje akcesoria do Wii, tak naprawdę. I dlatego nie kupowali konsoli Wii U. Tak samo teraz New 3DS, to jest bardzo dziwna nazwa, szczególnie jak sobie wyobrażasz, jak rozmawiają Amerykanie czy Anglicy, wiesz, że kupiłem sobie New 3DS, nie? Nowego 3DS-a sobie kupiłeś, ale tak, ale tego nowego, nie? Nie. Tak jest, więc to jest naprawdę dziwne. Ale sama konsolka to jest bardzo świetny sprzęt, ale przede wszystkim dla tych, nie da się ukryć, którzy nie mają 3DS-a, albo którzy i tak chcieli wymieniać, bo na przykład, nie wiem, mieli normalnego, tak jak ja. Ja miałem tego podstawowego, oryginalnego 3DS-a, raz, że mi się zepsuł jeden przycisk już, a po drugie zawsze wydało mi się trochę za mały. Więc dla takich ludzi to jest dobra okazja, żeby wymienić konsolę. Natomiast jeżeli ktoś ma starego 3DS-a, albo dobrze mu jest z rozmiarem tego oryginalnego, no to nie ma aż takich powodów jednak, żeby kupować od razu nowy sprzęt, bo gry na wyłączność niby mają być, ale tak naprawdę jest tylko na razie jedna zapowiedziana, to jest port RPGa z Wii. Ale tak, co pierwsze się rzuca w oczy, to na pewno efekt 3D jest poprawiony, bo do tej pory
we wszystkich grach na 3D się właściwie wyłączałeś po chwili, bo musiałeś trzymać w jednej pozycji. Mhm. Nie mogłeś nawet na milimetr po prostu poruszyć głową, bo od razu ten efekt się psuł. A tutaj natomiast kamerka śledzi ruchy twojej twarzy i wiesz, możesz już sobie spokojnie jakoś tam troszeczkę, oczywiście nie możesz machać rękami tam nie wiadomo jak, mhm. ale jednak widać, że jest ten efekt poprawiony i teraz to jest fajny dodatek po prostu do rozgrywki, a nie coś, co przeszkadza. Więc to jest na plus. No i szybkość działania samego systemu i aplikacje się ładują szybciej, gry się włączają szybciej, czas ładowania w grach są lepsze. Ściąganie też jest szybsze, lepiej Wi-Fi łapie konsolka, więc takie czysto techniczne sprawy, chociaż same gry nie wyglądają lepiej, nie? Bo porównywałem na przykład dema różnych gier i wyglądają gry identycznie po prostu. Trochę inne kolory są na tym nowym 3DS, nie wiem czy to jest kwestia wady fabrycznej tych, które miałem w rękach, ale nie sądzę. A może jest zmieniony ekran, jeśli chodzi o jakąś technologię czy coś w tym No właśnie stylu. Nie mogłem się doczytać w specyfikacji technicznej, bo tam nie podawali szczegółów, ale w każdym razie rozdzielczość jest ta sama, procesor jest lepszy też właśnie dlatego to ma wpływ na ładowanie się aplikacji i tak dalej. Jest też dwa razy więcej RAMu, czyli jest aż 256 teraz megabajtów RAMu. Wow. Tak jest, szaleństwo. RAM taki drogi. No, no ale mówię, a gry nie działają lepiej. Grałeś w jakąś grę, która wykorzystuje na przykład drugiego analoga? Tak, właśnie Monster Hunter 4 przede wszystkim, bo to jest jednak, wiesz, gra TPP taka, że chodzisz i walczysz, więc bez tego analoga zawsze był problem w Monster Hunterze, bo też trzecia część była na 3DS-ie. Mhm. I miałeś na tym dotykowym ekranie takiego, wiesz, sztucznego krzyżaka, że mogłeś sobie wciskać go, żeby obracać kamerą, ale to było strasznie niewygodne tak naprawdę. A teraz dzięki temu, to się nazywa C-Stick, ten drugi analog, to nawet nie jest analog, to jest taka gałka gumowa. Mhm. Ona nawet się nie obraca za bardzo, ale wyczuwa, wiesz, twój, jak naciskasz po prostu. I szybko się do tego przyzwyczajasz i to działa bardzo fajnie, ale no właśnie dzięki temu sterowanie kamerą po prostu w grach TPP jest teraz wygodne. Nie wiem jak to się sprawdzi w shooterach, bo grałem w Revelations przez chwilę, w tą strzelankę Resident Evil i do celowania to się nadaje już tak średnio, przyznam szczerze. Ale też 3DS praktycznie nie ma shooterów, więc no nie wiem, czy to komuś będzie przeszkadzać. Ale to jest fajny dodatek, ten C-Stick na pewno. Do takich gier jak Zelda też, na przykład trójwymiarowa. A ogólnie jakość wykonania, czy to jest jakoś poprawione w miarę? Jest troszeczkę lepsza, przyciski są jakby... Znaczy, trudno powiedzieć, no bo ja, ten mój 3DS już był taki zużyty, wiesz, że nie miałem porównania z nowym, nie? Z fabrycznym tym starym 3DS-em, tylko ze swoim już zużytym bardzo. Ale jest w miarę podobnie wykonane. Tylko jakby sam plastik jest troszeczkę lepszy, nie jest już błyszczące wnętrze na przykład dookoła ekranu, więc mniejsze trochę światło odbija na tym normalnym 3DS-ie. No i jeszcze warto wspomnieć, że jeżeli dla was ten oryginalny 3DS był za mały, a z kolei XL był za duży, to ten normalny New 3DS jest takim rozmiarem pomiędzy teraz, więc jest taki idealny praktycznie. No i też ma ten New 3DS ma takie, jakby to nazwać, faceplate, co się nazywa w oryginale. Panele z grafikami. Panele przednie, tak. Tak, możesz sobie wymieniać teraz na przykład, nie wiem, mieć Yoshiego na wierzchu 3DS-a. Tylko szkoda, że tego nie ma w obydwu modelach. Już w nowym 3DS-ie XL-u tego nie ma, więc to jest trochę dziwne. No może chcieli to jakoś bardziej ustandaryzować, w sensie, że, żeby różnych rozmiarów nie robić. Nie wiem, dosyć dziwna decyzja. Ale ogólnie polecasz głównie dla osób, które jeszcze nie miały styczności z 3DS-em albo miały tak zamiar zmienić po prostu tak 3DS-a, bo już stary im się trochę zdezelował. No tak, tak. To zdecydowanie można polecić, bo chyba ewentualnie, że... No bo mówię, nie ma jeszcze zapowiedzi gier jakichś ekskluzywów, które będą tylko na tego nowego 3DS-a, oprócz tego jednego Xenoblade Chronicles RPGa z Wii. Ale tak jak mówię, warto, jeżeli zastanowiliście się nad zakupem konsolki, to na pewno lepiej spojrzeć w stronę tej nowszej. Tak więc za chwilę przejdziemy do tematu związanego z Tomb Raiderem. To już ostatni temat, Rise of the Tomb Raider. Poznaliśmy kilka nowych szczegółów, zobaczyliśmy kilka nowych screenów. Niektórzy nazywają je bullshoty. Ale... To może nie, w przypadku tych absolutnie. Właśnie ja też wydaje mi się, że to nie są bullshoty, bo nie wygląda to tak aż wspaniale, że można by to nazwać bullshotami. Wygląda to na tyle realistycznie, w sensie, że to wygląda tak ładnie, ale nie takie przesadzone, że jestem w stanie uwierzyć, że gra tak w ten jest. Sposób wygląda. Znaczy, z tymi screenshotami jest trochę dziwnie, bo nikt nie zna źródła tak naprawdę tych screenów, bo to nie są bezpośrednio od twórców na pewno, tylko one skądś tam wyciekły.
I jak ja tak się przypatrywałem im, to tak, twarze postaci są świetne. Tak, tak. Ale na przykład tekstury skał wyglądają jak w jakiś, jak w starym Tomb Raiderze na Xboxie 360 i PS3. Więc to mnie trochę zdziwiło, wiesz, te tekstury. No bo... świat jakby niewiele się różni od tego, co widzieliśmy właśnie na poprzedniej generacji. Albo ten niedźwiedź, jak on wyglądał. No, no daj spokój, jak taka straszna jakaś kukiełka niewydarzona. No ale właśnie twarze i modele postaci, no to cudownie. No, ale o co chodzi? Twórcy Rise of the Tomb Raider chcą zwiększyć znaczenie grobowców i zaprojektować się tak, by stanowiły nieco większe wyzwanie. No tak, w końcu nazwa zobowiązuje, prawda, serii? No właśnie. Bo w tej pierwszej części tak naprawdę no, większość tych grobowców to też po prostu... Znaczy można było ominąć po prostu, tak, głównie. Tak, były opcjonalne. Więc teraz w tej nowej części chcą to poprawić i Noah Hugh, dyrektor kreatywny z Crystal Dynamics, mówi, że łamigłówki są ważnym elementem formuły cyklu i cieszymy się, że w następnej grze będzie ich więcej oraz będzie też więcej zagadek. I tylko, że warto też od razu zaznaczyć, że one zachowają jakby schemat i styl tych zagadek z pierwszej części, to znaczy nie będzie przełączania przełączników, czy tam odnajdywania jakichś elementów, które trzeba wcisnąć, tylko głównie to będzie wszystko opierało się na fizyce, że strzel w coś tam, żeby jakiś kłoda poleciała w drzwi, otworzyła je. Coś tam się podpaliło, tak coś jest, zleciało. To będzie wszystko opierało się na zasadach właśnie takich bardziej realistycznych, można chyba powiedzieć. Chociaż, no nie wiem, bo jak starożytne grobowce, to można faktycznie jakby w obrębie tego realizmu zrobić jednak jakieś takie mechanizmy, jak w starszych Tomb Raiderach były. Ale cieszy mnie, bo twórcy to też mówią, że te grobowce będą stanowiły trochę większe wyzwanie. I to jest ciekawe, bo teraz twórcy jakby ciągle do tej pory szło w grach o to, żeby spłycać to jednak rozgrywkę, żeby była jak najłatwiejsza, żeby trafiły do totalnie wszystkich graczy. Ale na przykład takie Dying Light i ten system nocy, gdzie naprawdę to jest wyzwanie takie, no tak, że faktycznie to nie jest dla każdego gracza. No tutaj grobowce, które też będą stanowiły wyzwanie, chociaż myślę, że też będą opcjonalne, więc... Tak, on tam się odnosił do nich jako sekretne grobowce cały czas, więc zakładam, że skoro są sekretne, to nie są związane z główną osią fabularną. No niestety więcej informacji już nie mamy, ale gra ma zadebiutować w tym roku, prawda? Tak, w okresie świątecznym, mówiąc teraz holiday, więc no myślę, że w listopadzie, grudniu ukaże się. Oczywiście na początku na Xboxach. Tak, na Xboxach, na Xboxie One, Xboxie 360. A w ogóle... Na PC-cie może? No nie, znaczy na pewno nie w grudniu. Nie sądzę, że ukaże się na innych platformach w tym okresie. Znaczy na PC-cie wydaje mi się, że może być szybciej, jeśli chodzi, bo teraz Microsoft strasznie przy okazji premiery Xboxa, Boże, Windowsa 10 stawia na jakby taką kooperację konsol i PC-tów z Windowsem. Ale tak jeszcze zapytam, czy jakoś przeszkadzał ci brak tych, wiesz, takich łamigłówek, zagadek w Tomb Raiderze Reboocie? Wiesz co? W ogóle inaczej, czy grałeś dużo w poprzedniej części, w te stare, klasyczne? Dużo nie grałem, ale grałem i w tą pierwszą, taką najstarszą i tak dalej. To była trochę inna rozgrywka, faktycznie. I dla osób, które były fanami tamtych Tomb Raiderów, no to ten nowy to jest Uncharted. Mógł się jawnić właśnie jak Uncharted, taki Indiana Jones, wersja kobieca. Bo tu było bardziej postawione na akcję, na filmowość, na opowiedzenie historii, to faktycznie ci gracze, ci fani mogli się dosyć rozczarować. Ja jednak wolę właśnie takie gry bardziej nastawione na akcję, na filmowość, więc ja nie miałem się do niczego przyczepić. Jeśli chodzi o grobowce, tam chyba ze dwa grobowce rozwiązałem, resztę się nie tykałem i jakby nie było mi tego brak. Chociaż oczywiście im więcej kontentu, tym lepiej w grach. I tam też trochę mi brakowało nagród jakichś dobrych za odwiedzanie tych miejsc, prawda? Bo tam tak naprawdę znajdowały się jakieś artefakty tylko. Natomiast oni teraz powiedzieli, że w tej drugiej części na przykład będą jakieś, wiesz, znaczne ulepszenia broni czy coś takiego, więc będzie jakby więcej powodów, żeby odwiedzać te grobowce. I mam też nadzieję, że one nie będą tak chamsko oznaczane jak w jedynce, bo tam jak znalazłeś grobowiec, byłeś w pobliżu, to był taki dźwięk charakterystyczny, a poza tym całe wejście do tego grobowca było w jakichś malowidłach, że po prostu nie mogłeś tego przeoczyć. No tak. Straszny taki... A mapa była w ogóle w Tomb Raiderze? Bodajże, nie pamiętam, przecież mówię. Wydaje mi się, że była i od razu było zaznaczone, że tutaj jest w tym miejscu tak, grobowiec. Więc mam nadzieję, że to będzie takie, wiesz, bardziej, trochę będzie więcej elementu eksploracji, że faktycznie sam znajdziesz i będziesz miał satysfakcję z tego, że znalazłeś jakieś takie miejsce. No nic, czekamy na premierę Rise of the Powstania Lara Croft, bo zapowiada się
bardzo fajnie, chociaż ten tytuł mógł pasować bardziej do poprzedniej części Tomb Raidera, to więc prawda. Nie wiem, dlaczego tym razem to użyli, ale zobaczymy, może jakoś to fabularnie jest lepiej wyjaśnione, jeśli chodzi o historię gry. Tak więc to był 143 bodaj trzeci odcinek GNM+, i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidut. Trzymajcie się.